Ciągle te jebane psy zaczepiają mnie i moich kolegów, a przy tym jak se biksy pytają, czy nie mam problemu. Kiedy wyciąga kwity, mówię, nie podpiszę papieru, i wtedy słyszę, że kojarzy mnie z liceum. Jebane psy zaczepiają mnie i moich kolegów, a przy tym jak se biksy pytają, czy nie mam problemu. Kiedy wyciąga kwity, mówię, nie podpiszę papieru, i wtedy słyszę, że kojarzy mnie z liceum. Na pewno nie siedziałem z tobą w jednej ławce, bo od zawsze szybko rozpoznam łajzę. Już taki mam charakter i nie tylko w gadce. Jak mi coś nie pasuje, powiem, nie stworzę relacja. Stworzonych historii znam już ogrom, więc jak piszesz bajki, to daruj sobie mordo. W sumie to nawet nie wiem, co próbujesz tym osiągnąć. Nie interesuje mnie to, ile twój nos wciągnął. Na komendzie kolegów nie mam i nie chcę. Moim kolegom grożą więzienia za bezsens. Dla tych, co są już, to pozdrowienia. Po drugiej stronie zawsze ktoś czeka, a za wasze zdrowie smażę te konopie. Chociaż ci z refrenu stoją mi pod blokiem. Sąsiad łypie z okien, bo mu jebie topem. Kiedy z ziomem palę, to na balkonie. Ciągle te jebane psy zaczepiają mnie i moich kolegów, a przy tym jak se biksy pytają, czy nie mam problemu. Kiedy wyciąga kwity, mówię, nie podpiszę papieru, i wtedy słyszę, że kojarzy mnie z liceum. Jebane psy zaczepiają mnie i moich kolegów, a przy tym jak se biksy pytają, czy nie mam problemu. Kiedy wyciąga kwity, mówię, nie podpiszę papieru, i wtedy słyszę, że kojarzy mnie z liceum. Na pewno nie będziemy kolegami, nie byliśmy nigdy. Jeżeli lubisz ranić i wyrządzać krzywdę bliskim, uważaj, bo życiowy parkiet bywa śliski. I jakbyś dopiero go umył. Nie chodzę z ziomalem na suki, przychodzą same, ale tutaj już nikt nie jest głupi. Nauczyły te, co były, można je nazwać grupi, bo prawdziwe uczucia nie przemijają dla kumpli. Z ziomalem palimy skliwki, do tego FIFA, whisky, nagrywki, freestyle, teledyski, ogólnie relaks. Dodaję syropek pyszny, dlatego wolniej niż ty. Wiem, kto jest bliski, a kogo jebać. Ej, z pozdrowieniami dla wszystkich. PDW, trzymajcie się tam, obym nie trafił tam nigdy. Parę razy szedłem już kogoś odjebać w GTA.